Mniej nawozów, przestrzeganie zasad integrowanej produkcji czy większa dbałość o środowisko to główne zasady gospodarowania w oparciu o system rolnictwa zrównoważonego. Ta idea staje się coraz bardziej popularna wśród polskich rolników. Powód jest prosty. Coraz więcej producentów żywności zdaje sobie sprawę z tego, że naturalne zasoby ziemi nie są nieograniczone. Eksperci przewidują, że za 35 lat będzie nas prawie 10 miliardów. Aby wyżywić taką liczbę ludzi, już dziś trzeba zacząć oszczędzać i wodę, i glebę. Odpowiedzią na te wyzwania staje się właśnie rolnictwo zrównoważone, które zakłada produkcję dużej ilości żywności o dobrej jakości. Rolnictwo zrównoważone zakłada umiejętność produkcji potrzebnej ilości żywności i wysokiej jakości, jednocześnie nie niszcząc środowiska, wspierając społeczności wiejskie i dbając o zysk rolnika. W Europie rolnicy wdrażają w swoich gospodarstwach zasady rolnictwa zrównoważonego już od 14 lat. W Polsce proces ten trwa krócej, bo zaledwie 4 lata, ale są już pierwsze efekty. Rolnikom, którzy decydują się na wprowadzenie tych zasad, pomaga Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP. Stowarzyszenie Rolnictwa Polskiego Rolnictwa Zrównoważonego istnieje od 2 lat oficjalnie, formalnie. Natomiast sama idea toczy się troszeczkę dłużej, bo to zaczęło się od projektu 2 lata wcześniej, czyli w 2012 roku. Projekt toczył się przez 2 lata, następnie zostało to sformalizowane, założyliśmy stowarzyszenie, dołączyło więcej firm wspierających i tak to się rozwinęło. Do stowarzyszenia przystąpiło już 60 gospodarstw. Współpraca rozpoczyna się od złożenia deklaracji przez rolnika. Następnie stowarzyszenie przeprowadza bezpłatny audyt, podczas którego weryfikowane są procedury wytwarzania żywności w gospodarstwie. Na koniec rolnik otrzymuje zestaw zaleceń. Ilość tych gospodarstw codziennie, co tydzień przyrasta. Ilość gospodarstw jest troszeczkę ograniczona naszymi możliwościami, żeby się tym zająć, pomóc tym rolnikom, poświęcić im czas w dostosowaniu się do tych zasad, ale cały czas konsekwentnie jest ich coraz więcej. Było pierwsze spotkanie, drugie, później był audyt, wszystko wyszło pomyślnie i tak się zaczęło. Zacząłem widzieć w tym interes firmy, po prostu tworzenia czegoś, co stanowi dla nas jakąkolwiek przyszłość. Na wdrożenie zasad rolnictwa zrównoważonego zdecydowali się państwo Agata Kwaśniewska-Rapta i Piotr Rapta. Prowadzą oni 350-hektarowe gospodarstwo rolne, w którym dominującymi uprawami są ziemniaki, zboża i rzepak. Jak podkreślają, wprowadzili zasady rolnictwa zrównoważonego, ponieważ chcą, by gospodarstwo przynosiło zyski nie tylko teraz, ale także w przyszłości. Zdecydowaliśmy się na produkcję w sposób zrównoważony po to, aby przez długi czas dostarczać towary o określonej jakości naszym kooperantom, tak żeby współpraca była długa. Chcemy utrzymywać wymierny dochód finansowy na odpowiednim poziomie przez długi czas. Nie zależy nam na tym, żeby tu i teraz jak najwięcej zarobić. Jesteśmy w stanie zrezygnować z części dochodów dzisiaj po to, żeby te dochody uzyskiwać przez długi okres czasu w taki sposób, żeby był dla nas satysfakcjonujący z zachowaniem właśnie środowiska naturalnego. System rolnictwa zrównoważonego ma na celu zagwarantowanie godziwego wynagrodzenia rolnika, troskę o stan środowiska oraz rozwijanie i realizację potrzeb społecznych. W praktyce oznacza to między innymi dbałość o stan gleby, a więc przeprowadzenie jej analizy i nawożenie zgodnie z planem. Jakie są jeszcze inne przykłady praktycznego zastosowania zasad rolnictwa zrównoważonego w gospodarstwie? Co roku wykonujemy badanie gleby dla całego gospodarstwa. Nawożenie dostosowujemy do otrzymanych wyników. Stosujemy odpowiednie odmiany, które są przeznaczone dla naszego rejonu. Staramy się ograniczać koszty, chociażby zużycie paliwa, agregowanie maszyn. Staramy się ograniczać ilość przejazdów przez pole, tak? Stosujemy maszyny, które precyzyjnie stosują dawki nawozu czy środki ochrony roślin z wykorzystaniem GPS-u, tak żeby nie pokrywały się środki ochrony roślin czy nawozy na tej samej powierzchni pola. Gospodarstwa, które zdecydowały się na produkcję w oparciu o zasady rolnictwa zrównoważonego, czerpią z tego tytułu wymierne korzyści. Zarówno trwałość jego produkcji, wysoka jakość produktów, ale także długotrwała poprawa żyzności gleby, która gwarantuje funkcjonowanie tego gospodarstwa także nie tylko przez kilka lat, ale także przez wiele generacji. Idea rolnictwa zrównoważonego jest możliwa do wdrożenia w każdym gospodarstwie. I w tym, które ma 3 hektary, i w tym, które tych hektarów liczy 3000. A nakłady wcale nie muszą być wysokie.
Rolnictwo zrównoważone nie musi wiązać się z jakimiś nakładami finansowymi. Można zrobić wiele rzeczy bez nakładów. W zależności, uzależnione jest to od wielkości gospodarstwa. Na małych gospodarstwach można proste praktyki bez żadnych nakładów finansowych zrobić. Czy mamy większe gospodarstwa, bardziej zaawansowany sprzęt, wiąże się to pewno z jakimiś nakładami, natomiast te nakłady będą bardzo szybko się zwracały.